Nie musisz wydawać fortuny, by mieć dokładny zegarek. Zaskoczeni, dziś obalimy 5 największych mitów o zegarkach, które wielu z was mylnie uważa za prawdę. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja mam na imię Dawid, a w dzisiejszym filmie przyjrzymy się 5 największym mitom o zegarkach, które błędnie wierzycie. Bez zbędnego przedłużenia, zaczynajmy! Mit numer 1. Tylko drogie zegarki są precyzyjne. Czy rzeczywiście musimy wydawać majątek na precyzyjny czasomierz? To błędne myślenie. Zegarki kwarcowe kosztują kilkaset złotych, a mogą być nawet bardziej dokładne niż niektóre luksusowe modele mechaniczne. Kwarc zapewnia dokładność, a zegarek za kilka złotych może być nawet bardziej precyzyjny niż najdroższe marki jak Rolex, Patek Philippe czy Audemars Piguet. Nie dajcie zwieść się cenie. To technologia kwarcu sprawia, że zegarek jest precyzyjny. Mit numer 2. Mechaniczne zegarki są zawsze lepsze niż kwarcowe. Mechaniczne zegarki są niewątpliwie pięknymi dziełami sztuki inżynierii, ale niekoniecznie są one lepsze niż te kwarcowe. Kwarcowe zegarki oferują znakomitą precyzję i są znacznie mniej kłopotliwe w utrzymaniu niż mechaniczne modele. Oraz są znacząco tańsze. Mechaniczne modele wymagają regularnego nakręcania i serwisu, podczas gdy kwarc działa bez tego wszystkiego. Wybór zależy od tego, co jest dla ciebie ważniejsze. Technologicznie perfekcja czy prostota w użytkowaniu. Mit numer 3. Wodoodporny oznacza wodoodporny w każdej sytuacji. Widzisz na swoim zegarku napis 30 metrów wodoodporności i myślisz, że możesz nim spokojnie nurkować. To błąd. To tylko oznacza, że zegarek jest odporny na zachlapania czy deszcz, a nie na długie zanurzenia. Jeśli planujesz pływanie czy nurkowanie, potrzebujesz zegarka z wyższą klasą wodoodporności. Zawsze sprawdź specyfikację producenta i nie ryzykuj uszkodzenia swojego czasomierza. Mit 4. Im więcej kamieni, tym lepszy zegarek. Słyszysz o zegarkach z 21 kamieniami i myślisz, że muszą być one lepsze niż te z 17. Nie do końca tak jest. Kamienie są używane do zmniejszenia tarcia między ruchomymi częściami mechanizmu, ale ich liczba nie świadczy o wyższej jakości. Ważniejsza jest precyzja wykonania i jakość użytych materiałów. Więcej kamieni nie zawsze oznacza lepszy zegarek. Liczy się jakość, a nie ilość. Mit 5. Musisz być bogaty, żeby nosić dobry zegarek. Co za głupota! Marzysz o dobrym zegarku, ale obawiasz się ceny niepotrzebnie. W dzisiejszych czasach możesz znaleźć mnóstwo stylowych i dobrze wykonanych zegarków, które nie zrujnują twojego budżetu. Wartość zegarka to nie tylko marka, ale i styl oraz funkcjonalność, którą zegarek oferuje. Nie musisz być bogaty, aby nosić elegancki i niezawodny zegarek. To były najcięższe mity o zegarkach. Mam nadzieję, że teraz masz jaśniejszy obraz tego, na co zwracać uwagę przy wyborze zegarka. Pamiętaj, że wartość zegarka to nie tylko marka, ale także styl, funkcjonalność, historia, którą oferuje. Dziękuję ci za oglądanie mojego materiału do samego końca. Jeśli ten film ci się spodobał i chcesz więcej takich treści, kliknij subskrybuj i dołącz do naszej cudownej społeczności. Ja się z wami żegnam, życzę każdemu jego dnia. Cześć, pa, na razie!